Przegonimy was stąd waszym własnym wstydem. W końcu dotrze do was, jak straszliwie wrzecie, jak potwornie profanujecie religię drogą na sens Polaków. Nie pozwolimy wam na udarstwo. Nie pozwolimy się stąd przegonić. Będziemy wstali każdego miesiąca. Jak tego słucham dzisiaj, to jestem dumny, bośmy ich przegonili najwyraźniej. Teraz 10 kwietnia, oni tam będą ostatni raz. Oczywiście, że będą się pojawiać w innych miejscach pod tymi pomnikami i tak dalej, ale to myśmy to wygrali. A to była prestiżowa porażka Kaczyńskiego. On sobie tam musiał wymyślać, że to jest 96. miesięcznica i tak dalej, i tak dalej. No, ale to wszyscy wiemy, że zrobił to kilka miesięcy temu w obliczu tych naszych protestów. I już to zrobił zza bariery, zza tych tysięcy policjantów, których tam sprowadzał. Weźcie, dobierajcie sobie do trzymania takich zetów, lepiej umytych, ogolonych. Jeżeli nie macie pieniędzy, to my wam dołożymy. Na początku było nas kilka osób. Nie staliśmy od rana do późnego wieczora. Często nocowaliśmy. I to w kilka osób, nie było nas bez jednego, było 8, 6. Nie przyjeżdżał Wrocław, Kraków, Częstochowa. Tak po kolei dojeżdżali do nas, pomagali, wspierali. Warszawiaków nie było, każdy chodził, śmiał się z nas. Kręcił kółka na czole, nie, co wy robicie, będę głupków. Ale myśmy stali. Na samym początku to było tak naprawdę, to była próba tak naprawdę odbicia przestrzeni publicznej i odzyskania tejże przestrzeni publicznej i oddania warszawiakom. To był początek. Natomiast w trakcie tych manifestacji nagle zdaliśmy sobie sprawę z tego, czym są te rzeczywiście miesięcznice. Jakiemu celowi służą? Ci, którzy otaczają prezesa, mają na względzie tworzenie i szerzenie mitu, tak naprawdę kłamliwego, mitu o zamachu smoleńskim, o krwi na rękach, o oprawcach. To wszystko wymyślono i dużą część wyborców przekonano, że taki jest prawdziwy obraz, podczas kiedy jest to tylko i wyłącznie na wyłączność taki trik, na wyłączność zdobywania poparcia. To jest po prostu niegodne. Polityka tak nie ma prawa się odbywać. I ja myślę sobie, że to przede wszystkim trzeba byłoby dzisiaj powiedzieć, co się takiego stało na tym krakowskim przedmieściu, a że oni stamtąd uciekają. Jak niepyszni, powiedziałbym, uciekają. Więc o tym, czy oni tam są i czy możemy tam stać w ogóle, decydowało nie zawsze, nigdy nie decydowało żadne prawo, żaden przepis prawa, tylko decydował prosty rachunek zysków i strat. I myśmy ten rachunek im przedstawili, tworząc taką sytuację, w której właściwie Kaczyński nie miał dobrego wyjścia. Myśmy tam początkowo stanęli z tym cytatem z Lecha Kaczyńskiego o Trybunale Konstytucyjnym, który wprost zadawał kłam wszystkiemu temu, co on tam ten Kaczyński opowiadał. No i teraz było pytanie, czy on jest w stanie tę konfrontację wytrzymać, ługać tak, patrząc temu swojemu zmarłemu bratu w oczy. I oczywiście nie był. Nagle po miesiącu okazało się, że Kaczyński zostaje w furii, jak widzi. Stąd zaczęły się te jego bezpośrednie odpowiedzi na tenże wystawiony baner. I zmienimy prawo tak, by wszyscy mieli realne prawo do demonstracji, żeby nie wolno było ich zakłócać. Bo tylko oszuści mogą twierdzić, że to ma coś wspólnego z demokracją. I możecie sobie tutaj państwo krzyczeć, co chcecie, ale to jest zwykłe oszustwo. To jest oszustwo. W związku z tym, tak jak się spodziewaliśmy, podpuszczał ten agresywny tłum, który się podjedzony przez niego rzucał na nas po to, żeby nas bić. Potrafili różańcami nas bić, podnosić, zamachiwać krzyżem. No i to między modlitwą i noc modląc się. Ci ludzie nie próbowali usłyszeć nas. Sam jazdy!
okazało się, że jakby nie patrzeć, obywatele RP mieli rację. Tak? Że jednak na każdej miesięcznicy ten potok nienawiści, który jest kierowany w stosunku do wszystkich inaczej myślących, no desakralizuje tą całą imprezę, która właśnie, jak jeden z sędziów podkreślił, jest tak naprawdę imprezą zamkniętą, prywatną Prawa i Sprawiedliwości. Ty Polak jesteś, jaki ty Polak! Pierwsza moja miesięcznica, nie była miesięcznicą z obywatelami, ale wejściem w tłum Smoleński. Chciałam na skórnie doświadczyć tej nienawiści i pogardy, by poczuć to, by poczuć czym to faktycznie jest. No i rzeczywiście poczułam. Byłam potwornie zelżona najgorszymi plugawymi wyzwiskami. Trwało to dosyć krótko, parę minut udało mi się utrzymać w tym tłumie i po prostu odprowadzona wstrętnym jazgotem po prostu stamtąd uciekłam. Nie dlatego, że się bałam, tylko dlatego, że nie byłam w stanie tego znieść. Napuszczono nas policję, która nas tam odgradzała, spychała, generalnie próbowała ze wszech miar się nas pozbyć stamtąd. I natychmiast stało się jasne, że zadaliśmy kłam tej wtedy bardzo popularnej pisowskiej tezie o tym, że demokracja w Polsce ma się fantastycznie, ponieważ każdemu wolno demonstrować. Pokazaliśmy, że to jest wręcz odwrotnie, że PiS się od nas oddziela tymi barierkami. Jeśli chcemy manifestować, to nie możemy tego robić, nie możemy głośno krzyczeć pewnych haseł, bo mamy sprawy sądowe za to, więc tutaj to pokazaliśmy, że jednak nie ma tej demokracji, którą nam tutaj PiS stara się wmówić, że jest. Myśmy wciąż byli grupą nieliczną bardzo, kilkudziesięciu osób w porywach, kilkaset, ale to raczej tak chodzi o 300, a nie 8, które tam stały naprzeciwko Kaczyńskiego. I to wystarczyło, żeby PiS uruchomił całą potężną maszynę państwa, cały parlament i znowelizował prawo w zgromadzeniach już w jawny sposób, znosząc wolność zgromadzeń, tak? Bo to akurat w koło miesięcznicy i w paru jeszcze innych okazjach demonstrować obywatelom nie wolno. To expressis verbis wyraża znowelizowana pisowska ustawa. Tak? Myśmy tam wytrzymali, łamiąc te zakazy, obywatelskim nieposłuszeństwem. Myśmy tam wytrzymali, tę wolność zgromadzeń myśmy sobie wzięli. Ale przegoniliśmy Kaczyńskiego, właśnie tak jak zapowiadaliśmy, no w taki bardzo charakterystyczny sposób. I ja bym chciał ten sposób zareklamować, bo od czasu, kiedy tam się pojawiły te sceny przemocy, te barierki i te tysiące policjantów, to przekaz miesięcznicy smoleńskiej już przestał mówić o tym, kogo w Smoleńsku kto zamordował, kto jest w związku z tym łajdakiem i zdrajcą. Przekazem, który płynął ze smoleńskich miesięcznic, były właśnie barierki, przemoc wobec pokojowej demonstracji i łamanie ostentacyjne najbardziej podstawowych praw obywatelskich. Tak? To się stało jasne dla opinii publicznej. To, a nie jakikolwiek przekaz miał do wygłoszenia z drabinki, pan poseł Kaczyński. I oczywiście to był przekaz do, powiedziałbym, takiej centrowej albo naszej, w cudzysłowie, części opinii publicznej, bo do tych, którzy Prawo i Sprawiedliwość popierają w dalszym ciągu, to oczywiście nie dociera żadna argumentacja dotycząca praw człowieka, bo oni je mają za nic, gdzie indziej widzą wartość, mniejsza z tym, gdzie dokładnie, ale do nich z kolei dotarł inny przekaz. Też nie bzdury smoleńskie, też nie teoria zamachu, tylko potworne tchórzostwo ich politycznego przywództwa. Oni patrzyli na Kaczyńskiego, jak ucieka przed nami najpierw z miejsca tych smoleńskich miesięcznic, a potem jak się przed nami chroni za barierkami i za tysiącem policjantów i tak dalej. Jeszcze kiedy staliśmy z wysokimi transparentami, one musiały być widoczne dla osób, które maszerują po drugiej stronie bramek, ale potem za jakiś czas pojawiły się takie wędrujące szmaty, które osłaniały posła Kaczyńskiego, żeby nie musiał widzieć naszych transparentów. Ani nie pokazywano tych naszych miesięcznic, ani o nich nie mówiono, a jeśli, to mówiono w tych kategoriach, że jesteśmy oszołomami, prowokatorami, a że raczej napędzamy te smoleńskie
szaleństwo, niż mu przeciwdziałamy, albo że niedopuszczalnie ingerujemy w cudzą wolność zgromadzeń. To najbardziej bolesna z bzdur, bo myśmy naprawdę z dziką determinacją, a demonstracyjnie pokazywali nasz szacunek dla ich politycznych i również religijnych nawet praw. Więc te wszystkie rzeczy też musieliśmy wytrzymać i muszę powiedzieć, że to było trudniejsze niż konfrontacja z policją, zdecydowanie trudniejsze. I to dla mnie było takie bardzo bolesne doświadczenie, które przez cały czas, nawiasem mówiąc, towarzyszyło. Bo jeszcze ten sens naszych protestów jest w dalszym ciągu dosyć mocno niezrozumiały. Tak? Dalej mówi się o naszych szarpaninach. Tak? Tam nie ma niczego wzajemnego, to nas szarpią. Więc to jest źródłem mojego nieustającego bólu. No parę innych rzeczy było jeszcze takich nieprzyjemnych, a ukoronowaniem tego jest to, że no dobrze, wygraliśmy, Kaczyńskiego nie będzie na Krakowskim Przedmieściu, ale ekshumacje się dokonały. Zaraz będzie ekshumowana Jolanta Szymanek Deresz, Paweł Deresz protestuje samotnie, zostały jeszcze 3 groby. Boże Kaczyński, to była ostatnia smoleńska miesięcznica. Łapy precz od grobów ofiar. Albo wycofasz decyzję o ekshumacjach, albo 10 grudnia staniemy tam, gdzie stawiasz swoją szkaradną, groteskową drabinkę. Myśmy ten postulat postawili, postanawiając po raz pierwszy blokować tę miesięcnicę, czy tam próbować blokować, z takim żądaniem, które mi się wydawało zupełnie oczywiste. Przestań rozkopywać te groby w Draniu, poddaj do sądowej kontroli, a my natychmiast przestaniemy ci zakłócać tę miesięcznicę, tylko spokojnie staniemy tam pod Kordegardą, żebyśmy zawsze stali w milczeniu. Nic ci to nie kosztuje poza elementarną przyzwoitością, na to stać każdego normalnego człowieka. Ja byłem przekonany, że opinia publiczna zauważy tam jakiś dramatyczny, moralny skandal, w którym są te ekshumacje, nie zauważyła. Ja to żadna relacja nie informowała ludzi o tym, jaki jest ten nasz postulat i o co w ogóle z tymi ekshumacjami chodzi. Żadne. A się to oczywiście przegrali. Tak? A ja jestem do dzisiaj przekonany, że mogliśmy tym Kaczyńskiego przynajmniej próbować zatrzymać. Pozwoliliśmy tej władzy zdeptać godność tych kilkunastu protestujących rodzin. Po prostu na to pozwoliliśmy i ja jestem niestety boleśnie przekonany, że bekniemy za to, bo takie rzeczy nie przychodzą społeczeństwom bezkarnie. Tak? Dyktatura, która na swojej drodze depcze godność jednostek, po prostu się nie zatrzyma. Na tym się nie zatrzyma, na pewno. Sięgnie po następne ofiary. Tak? Tylko patrzeć, aż tego doczekamy. No więc to jest ten największy powód bólu, który mam w dalszym ciągu do dzisiaj obecny. Teraz będziemy świadkami, w tę rocznicę 10 kwietnia, będziemy świadkami nie zgromadzenia, tylko państwowej uroczystości. I podobnie jak w zeszłym roku, w tym roku nie będzie można wejść za te barierki. Tak? Będą mogli wejść sympatycy Gazety Polskiej i tam być może czegoś jeszcze. Jak się jest obywatelem i ma się białą różę w ręku, to jest się wykluczonym z tych obchodów. I to będzie po raz kolejny, ostatnia już z tej okazji, demonstracja tego, jak wygląda państwo PiS. No, lepsza niż cokolwiek innego. No, państwo PiS nie tylko ustami pana posła Kaczyńskiego dzieli ludzi na lepszy i gorszy sort, ale również przyznaje prawa tylko wybranym obywatelom, a broń Boże nie wszystkim. Tak? Dziś mamy nowy wielki atak nienawiści. Bo te białe róże, które tam widać, to właśnie symbol nienawiści. Symbol nienawiści i głupoty. Skrajnej głupoty i skrajnej nienawiści. Otóż chcę was zapewnić, że my tą walkę wygramy. Cały ten pejzaż, z którym mam do czynienia polityczny, podstaw ustrojowych, jest w ruinach. Tak? To jest po prostu dewastacja podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa. Więc oczywiście no, można się cieszyć, że jakiś element, czy też ten parafundament mitu założycielskiego czwartej, czy być może już piątej RP runął, ale to nie jest wszystko. I to być może jest dopiero początek drogi dla nas wszystkich.